Mecze z zespołami z Górnego Śląska do łatwych nie należą. Koszykarze Rafała Kalwasińskiego pojechali do Żor, więc mocno skoncentrowani. Rywal nie okazał się jednak wymagającym przeciwnikiem. Śląsk wygrał z hawajskimi koszulami różnicą 23 punktów. Już po pierwszej kwarcie było wiadomo, że goście powinni pewnie zwyciężyć. Śląsk prowadził 30-13. Kolejne części były bardziej wyrównane. W ostatniej ćwiartce nasi podkręcili jednak tempo i bez problemów przywieźli z Żor 2 punkty. Najskuteczniejszym koszykarzem naszej drużyny był Adrian Mroczek-Truskowski. Kapitan zaplikował rywalom 18 punktów. Zespół Kalwasińskiego ma już 2 oczka przewagi w tabeli nad drugą w lidze Pogonią Prudnik. Zwycięstwo w weekend odnieśli także zawodnicy wrocławskiego klubu koszykówki. Drużyna prowadzona przez Tomasza Niedbalskiego wygrała u siebie z KSS-em Katowice 86-75. Mecz był ciekawym widowiskiem. Do przerwy gospodarze prowadzili 7 punktami. W drugiej połowie rywale również zawiesili wysoko poprzeczkę. Nasi jednak nie mieli trudności z utrzymaniem wcześniej wypracowanej przewagi. Bardzo dobre zawody w barwach WKK zagrał Piotr Niedźwiecki. Młody skrzydłowy był nie do zatrzymania i zdobył aż 29 punktów. Wrocławski klub koszykówki jest na wysokim 4. miejscu w tabeli. Nasi mają wciąż szansę nawet na 2. pozycję przed play-off. Do zakończenia zmagań w sezonie zasadniczym pozostało jeszcze 7 kolejek. Jeżeli nasze drużyny utrzymają formę, mają spore szanse na wywalczenie awansu do decydującej rundy z 2 pierwszych miejsc w tabeli.